Dobry wieczór, kochani, dobry wieczór. Witam Was bardzo serdecznie. Dzień 70 mojego wyzwania facebookowego. Czy uwierzycie, że dzieli mnie jedynie 30 dni do pierwszej setki? Wow, to jest coś niesamowitego. Pomyśleć, że 70 dni temu, a wydawało się to niezłym wyzwaniem i nadal jest niezłym wyzwaniem, bo nadal są takie momenty, kiedy jest mi naprawdę trudno i nie ukrywam, że zaczynam rozumieć, czym to wyzwanie jest, ale się nie poddaję. Jak zawsze się nie poddaję i idę do przodu. Idę do przodu przede wszystkim ze względu na to, że taką podjęłam decyzję, zobowiązałam się wobec siebie i wobec Was i to mnie bardzo mocno motywuje, choćby nie wiem co. Witaj, witaj Małgosiu, dzień dobry kochana, witajcie, witajcie. Zaproszę w międzyczasie kilka osób, ponieważ dzisiaj jest fajny temat, którym chcę się z Wami podzielić. Chcę Wam trochę opowiedzieć o tym. Wiele osób się z tym styka i wiele osób zastanawia się i pyta mnie, w jaki sposób mamy rozmawiać, w jaki sposób w ogóle mamy obcować z kimś, nie tylko z partnerem naszym bliskim, ale w ogóle z osobami, które nie siedzą w rozwoju osobistym. Jak mamy z tym sobie radzić? Jak z takimi osobami rozmawiać? Jak wśród nich przebywać? I dzisiaj chcę Wam o tym trochę opowiedzieć, żebyście mogli zerknąć na to zupełnie z innej strony. I mam nadzieję, że to Wam bardzo wiele wyjaśni, mocno ukierunkuje i sprawi, że pewne rzeczy będą dużo, dużo prostsze. Także zanim jeszcze zanurzymy się w tą przestrzeń, ja tylko zerknę sobie i jeszcze udostępnię ten live dalej, bo być może nie wszyscy jeszcze mają powiadomienie, a to jest bardzo fajny temat. Więc chciałabym, jeśli to możliwe, żeby inne osoby również w tym uczestniczyły. Cześć Krzysztof, dzień dobry, witam i dobry wieczór, bo chyba bardziej dobry wieczór. Jeszcze jedno. Dajcie mi znać, jak się czujecie, co was słychać, jak tam wam niedziela mija. Cześć Malwina, witaj kochana. A więc, dobrze, wszystko już podostępniałam i mogę zanurzać się w to, z czym do Was przychodzę i to, czym chcę się z Wami podzielić. To, z czym najczęściej się stykam, to w relacjach, kiedy jesteśmy w relacji z kimś, najczęściej jedna z osób zaczyna wchodzić w rozwój osobisty, a druga nie. Albo wchodzą w ten rozwój osobisty i są trochę niewspółmiernie, nie na tym samym poziomie. I dochodzi do pewnych takich konfliktów między ludźmi, ponieważ osoba, która zaczyna wchodzić w rozwój osobisty, zaczyna wiedzieć, widzieć i czuć i zaczyna zauważać pewne wzorce i pewne mechanizmy. Niektóre rzeczy stają się zupełnie jasne i oczywiste, co nie jest już takie jasne i oczywiste dla drugiej strony. I dochodzi do pewnego dysonansu, do pewnego rozłamu między dwojgiem ludzi. I to jest taki moment, w którym bardzo często zastanawiamy się, czy ja chcę z tą osobą być dalej? Jeżeli ona nie chce nic ze swoim życiem zrobić, jeżeli ona nie chce pójść dalej, to czy to ma w ogóle sens? Czy to ma sens, żeby ktoś się za mną ciągnął? Czy to ma sens, żeby ktoś obniżał moją energię, moje wibracje itd., itd.? Te pytania są pytaniami, które bardzo często pojawiają się w głowach osób, które wchodzą w przestrzeń rozwoju osobistego, czy rozwoju duchowego, czy w ogóle jakiejkolwiek terapii. To jest po prostu taki punkt zwrotny. Kiedy my zaczynamy widzieć więcej, a ktoś, kto jest nam bliski lub był nam bliski, jest w miejscu, stoi w miejscu i nie chce ruszyć do przodu. I moje spojrzenie na to jest takie, że każdy z nas ma swoją drogę. Absolutnie każdy z nas ma swoją drogę. Nie możemy niczego przyspieszać, ani nie możemy nikogo na siłę w tej drodze pchać. A już ja się tylko przywitam z wami. Cześć Waldku, witaj Mario i cześć Bartku, witaj. Witajcie.
Więc nie możemy nikogo na siłę pchać ani zmuszać, żeby poszli dalej. Cześć Aniu, witaj kochana. Nie możemy na nikim nic wymuszać i nikogo, na nikim żadnej presji tworzyć, żeby ich pchnąć. Natomiast w zaufaniu, pracując ze sobą, kiedy mocno skupiamy się na sobie, jesteśmy w stanie niewyobrażalnie transformować siebie. Teraz ta nasza transformacja powoduje, że nie tylko my się zmieniamy, zmienia się także nasze otoczenie. I w pewnym momencie jesteśmy w stanie zaakceptować to, że ktoś nie jest i nie chce być na tej drodze, na której my jesteśmy. Cześć Anetko, witaj kochana i witaj Izo. Teraz w jaki sposób możemy funkcjonować z kimś, kto nie chce być na drodze rozwoju osobistego? W jaki sposób możemy obcować z kimś, kto jest w ogóle anty takim rzeczom? W jaki sposób możemy porozumiewać się z takimi osobami? Ponieważ to jest tak, że my wokół siebie mamy ogrom ludzi, którzy nie siedzą w rozwoju osobistym i którzy nie wiadomo, czy kiedykolwiek wejdą w rozwój osobisty. Może wejdą, może nie wejdą. Jakby nie jest to nasza decyzja, ale w jaki sposób możemy z takimi osobami rozmawiać, żeby poziom komunikacji był taki, gdzie my jesteśmy usłyszani, usłyszeni i zrozumieni, i druga strona również tak się czuje. I na grupie. O, cześć. Witaj, Pawle. Mam nadzieję, że udał się wyjazd w góry. Pozdrawiam również bardzo serdecznie. Na grupie Totalna Transformacja Życia jakiś czas temu, jakieś kilka miesięcy temu, robiłam pewien warsztat. I ten warsztat to był tak naprawdę wstęp do warsztatu Odzyskać siebie prawdziwego. Początek. Ten warsztat, on jest sześciodniowy. To jest sześciodniowy warsztat, który jest na moim kanale na YouTubie. Cześć Aniu. I to jest warsztat, który jest zaproszeniem do pracy z wewnętrznym dzieckiem. To jest taki początek pracy z wewnętrznym dzieckiem, początek w ogóle pracy z dzieciństwem, początek pracy z traumą i z tym, co się wydarzyło w dzieciństwie. I osoby, które wchodzą w ten warsztat, wciąż nadal dostaję za każdym razem ogromne podziękowania od tych osób, ponieważ to jest coś niesamowitego, co tam odkrywają. Warsztat jest z jednym dniem dedykowanym dla kobiet, i to jest dzień czwarty, i dzień piąty jest stricte dedykowany tylko dla mężczyzn. To są 2 dni, które są dedykowane konkretnym grupom osób. I to jest niesamowite, czego można tam doświadczyć, więc jeśli macie ochotę, to możecie wskoczyć na moim kanale na YouTubie, a znajdziecie w playliście warsztat Odzyskać siebie prawdziwego, a powrót do swojego wnętrza, początek. O ile dobrze pamiętam, tak brzmi ten tytuł, bo dosyć długi był. I możecie go zrobić, on jest zupełnie bezpłatny. Więc jakiś czas temu, przed wstępem właśnie do warsztatu Odzyskać siebie prawdziwego, był live, w którym opowiadałam, w jaki sposób rozmawiać ze swoim dzieckiem. Z tym dzieckiem, które masz, jeżeli masz dziecko. Jeżeli nie masz dziecka, to z jakimkolwiek innym dzieckiem. Twoim, nie twoim, nie ma znaczenia. W jaki sposób rozmawiać z dzieckiem, żeby ono cię usłyszało. Przede wszystkim, żeby cię usłyszało, ale żeby też czuło się wysłuchane. I to był taki początek, który. Ja wtedy nie spodziewałam się, że z tego wyjdzie warsztat, natomiast to się zadziało samo, ponieważ podczas tego live okazało się, że większość osób nie wie, o co w tym chodzi. Cześć Oliwie, witaj kochana. Dzień dobry, Helenko. O czym mówię? Mówię o formie rozmowy z wewnętrznym dzieckiem. Jest to tak magiczna forma rozmowy. Dzisiaj miałam sesję z absolutnie niesamowitym człowiekiem. Mam możliwość prowadzenia kilku mężczyzn na sesjach, co jest czymś naprawdę niezwykłym. Niezwykłe dla mnie jest doświadczenie, kiedy mogę prowadzić mężczyzn w tych procesach. I dzisiaj właśnie jedną z takich sesji miałam z niezwykłym człowiekiem, absolutnie niesamowitym mężczyzną. I on jakby zainspirował mnie do tego live'u dzisiejszego, ponieważ przypomniał mi, kiedy mieliśmy pierwszą sesję i podczas warsztatów, w których bierze udział. Jedną z rzeczy było właśnie to, by rozmawiać w ten sposób z bliskimi, by rozmawiać w sposób taki, w jaki rozmawiamy z wewnętrznym dzieckiem. Co to znaczy? Co to jest za sposób? Cześć Agnieszko, witaj kochana. Co to jest za sposób? To jest technika, która jest techniką płynącą z serca, z przestrzeni serca. To jest technika, która otwiera serce, która otwiera uważność.
i która sprawia, że druga osoba, do której kierujesz te słowa, mogłabym nazwać to, że zamiera na chwilę. W zdziwieniu, najczęściej w zdziwieniu, kiedy pierwszy raz coś takiego słyszę z Twoich słów. I podam Wam przykład. Wyobraźcie sobie, że dochodzi do jakiegoś zgrzytu między mną a drugą osobą, na przykład moim byłym partnerem. Dochodzi między nami do zgrzytu. I on zaczyna podnosić głos, i widzę, że zaczyna się denerwować. I oczywiście, jeżeli ja nie będę uważna, to przejmę te emocje, przyjmę te emocje i zaczyna się bronić, i zaczniemy wejść w jakąś niefajną dyskusję. W jaki sposób więc możemy rozmawiać z drugą osobą? Mój były partner nie jest w rozwoju osobistym, nie ma z tym nic wspólnego, nie jest to temat, którego jakoś super fascynuje. Od czasu do czasu coś tam poczyta, coś tam odsłucha, ale to nie jest to, czym się zajmuje na co dzień. Więc nasza komunikacja na poziomie rozwoju osobistego nie ma racji bytu zupełnie. Natomiast to nie znaczy, że nie możemy się w ogóle komunikować. Teraz ktoś powie: okej, dobra, ale to nie moja sprawa, co mnie to obchodzi. To jest były facet, nie interesuje mnie były facet, nie interesuje mnie była kobieta. W ogóle mnie to nie obchodzi. Okej? To jest twój wybór, to jest twoja decyzja. Moje spojrzenie na to jest inne, ponieważ relacje dla mnie są ważne, szczególnie jeżeli jest to osoba, która jest ojcem mojego dziecka. To jest dla mnie bardzo ważne. Teraz, w jaki sposób możemy rozmawiać z taką osobą? Z taką, nie mam na myśli niższą, gorszą czy jakąkolwiek, tylko z osobą, która nie chce, po prostu nie chce brać udziału w rozwoju osobistym. Kiedy, i nawet nie tylko z taką osobą, z jakąkolwiek osobą, do której do głosu dochodzą emocje. Tak to nazwę. Jak rozmawiać z kimś, kto jest w emocjach? I to taki chyba powinien być tytuł tego live'u. Ponieważ kiedy jesteśmy w emocjach, to nie jesteśmy my dorośli w emocjach. Cześć, Edytko. Tylko jesteśmy my wewnętrzni. Czyli nasze wewnętrzne dziecko dochodzi do głosu wtedy. I tak jak to z dzieckiem, tam trudno jest o jakąkolwiek polemikę. Tam trudno jest jakiekolwiek argumentowanie, ponieważ to jest strzał za strzał, jeden przez drugiego, przepychamy się. Więc jedna z osób, ta, która ma świadomość tego, czym to jest, warto, żeby zrobiła taki krok w bok i zaczęła zupełnie inaczej rozmawiać. Teraz, oczywiście, dalej możemy polemizować i dalej możemy prowadzić tutaj polemikę na zasadzie: a dlaczego ja, a dlaczego ja, a dlaczego ja. To jest Twoja wola, to jest Twoja decyzja. Chcę Ci tym live'em pokazać niesamowite narzędzie, dać Ci niesamowite narzędzie do rozmawiania z przestrzeni serca, do porozumiewania się z innymi z przestrzeni serca. Narzędzie, które wszystko zmienia całkowicie, ponieważ my wchodzimy w inną formę komunikacji z bliskimi i nie tylko z bliskimi, z każdą osobą, która ma w sobie emocje, ponieważ, tak jak powiedziałam, kiedy mamy w sobie emocje, to my czujemy się niesłyszani i my chcemy być usłyszani. Teraz, jak dwie osoby się takie spotykają, to nawzajem się nie usłyszą, więc ktoś potrzebuje zrobić krok w bok i wyjść do przodu z innym, z zupełnie innym nastawieniem. Teraz, jeżeli ja rozmawiam z kimś bliskim mi, z kimś ważnym dla mnie, czy też mniej ważnym, czy też z obcą zupełnie osobą, widzę, że ta osoba jest w emocjach, to w jaki sposób mogę z nią rozmawiać? Przede wszystkim świadomość tego, że przez tą osobę przemawia jej wewnętrzne dziecko, jest pierwszym krokiem. Jeżeli przez tą osobę przemawia wewnętrzne dziecko, to znaczy, że tam są jakieś potrzeby. To znaczy, że tam jest coś, co zostało niezaspokojone. Coś, co chce być zauważone, wyciągnięte na wierzch, usłyszane, uhonorowane i uznane. Co to znaczy? Jeżeli ktoś do mnie mówi, jeżeli mój były partner do mnie mówi: wiesz, jesteś taka, taka, taka i taka, i taka, i w ogóle, i tak dalej, to oczywiście, że to nie jest to, co on mówi. Tam pod spodem jest coś, co się stało. Teraz ja mogę zadać mu pytanie: okej, słyszę cię. I masz prawo tak czuć. Widzę, że jesteś zdenerwowany. I zostawiam. I to, co się dzieje dalej, najczęściej jest cisza. To, co obserwuję, najczęściej jest to cisza, zatrzymanie się takie i zmieszanie, ponieważ to nie jest rodzaj rozmowy, do którego przywykliśmy jako ludzie w ogóle. Nie przywykliśmy do takich słów.
Przywykliśmy do tego, że zaraz zaczyna się artyleria wyciągana i strzały kolejnych argumentów. A, jak ty możesz mi to mówić, bla, 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 ty taki jesteś, taki sraki owaki. I wtedy z drugiej strony i znowu, i odbijanie takie piłeczki. Natomiast nie przywykliśmy do tego, że kiedy do kogoś skaczemy, obrzucamy kogoś jakimiś słowami, że słyszymy od kogoś słyszycie. To nie są słowa, do których przywykliśmy. To są słowa, które wprawiają najczęściej w osłupienie i zaskakują. I to jest początek, świetny początek do tego, żeby dowiedzieć się, co jest głębiej, jeśli nam zależy, jeśli chcemy uhonorować, uszanować tę osobę, uszanować w niej to wewnętrzne dziecko. Cześć Aniu i witaj Magdo. Ponieważ każda osoba, także ja i także ty, kiedy jesteś w emocjach, to nie jesteś ty dorosły. To nie jesteś ty z tu i teraz, tylko to jest twoje wewnętrzne dziecko malutkie. Cześć, Renatko. Więc jeżeli ja, dorosły, będę się przekamarzać i kłócić z drugą osobą, którą reprezentuje wewnętrzne dziecko, to nie dojdziemy do porozumienia. My możemy się szamotać, ponieważ ja w emocjach też zaczyna mi wtedy dochodzić do głosu moje wewnętrzne dziecko i mamy bijatykę dwójki dzieci, którzy się po prostu kłócą. To niczemu nie służy i do niczego nie prowadzi. Ale kiedy mając świadomość pewnych procesów, a mam tą świadomość, przecież nie mogę sama przed sobą ukrywać i udawać, chociaż bądźmy szczerzy, przez pierwszy czas mówiłam dokładnie takie słowa, a dlaczego ja? A dlaczego ja mam to robić? A dlaczego ja miałabym w ogóle ustępować? I to były procesy, które potrzebowałam przejść. Ale kiedy przeszłam te procesy i zrozumiałam, że to nie chodzi o szarpanie się i przeciąganie liny. Po prostu to nikomu nie służy. Zwyczajnie. Można to zrobić inaczej. Więc czemu nie? A co jeżeli pierwszym krokiem moim będzie potem czyjś kolejny krok? Co jeżeli to, kiedy ja zmienię postawę, kiedy ja zacznę inaczej rozmawiać, druga strona też zacznie inaczej ze mną rozmawiać? Co jeżeli jesteśmy w stanie porozumieć się poza tym krzykiem, co jeżeli jesteśmy w stanie zobaczyć siebie w środku nawzajem? I ten sposób, o którym mówię, to narzędzie, ta technika, to jest właśnie technika rozmowy z wewnętrznym dzieckiem. Kiedy jesteśmy w procesach i wchodzimy w proces i spotykamy się ze sobą wewnętrznym czy ze sobą wewnętrzną, to, czego potrzebuje nasze wewnętrzne dziecko, to ono potrzebuje pobycia. Potrzebuje, żeby ktoś obok niego usiadł, obok niej, powiedział: słyszycie, jestem z tobą, widzę, że jesteś zdenerwowany, widzę, że jesteś smutna. I tak naprawdę bez zadawania zbędnych pytań wewnętrzne dziecko zaczyna odpowiadać. W życiu tym, które mamy, zewnętrznym, kiedy wchodzimy w relacje z drugą osobą, możecie tylko sobie wyobrazić, jak by wyglądało ostatnia jakakolwiek sprzeczka między wami a kimś. Jakby to wyglądało, gdybyście wy zareagowali w ten sposób właśnie? Czyli zatrzymali swoje emocje, ponieważ wiecie, co zrobić z emocjami. Znacie techniki, jak nie, to jest dużo moich nagrań, w których opowiadam o tym, co z nimi zrobić. I ogrom postów. I jeszcze więcej na moim blogu. I warsztatów. Więc wiecie, jak sobie radzić z tymi emocjami. Jeżeli nie ode mnie, to wiecie też od innych, ponieważ to śledzicie i zdobywacie wiedzę. Teraz jak druga osoba nie ma jeszcze tej świadomości, albo po prostu zwyczajnie pozwoliła sobie nieświadomie popłynąć za tymi emocjami, to co jeżeli staniecie i powiecie: słyszycie, masz prawo tak czuć. Przykro mi, że tak czujesz. Widzę cię. I to są słowa, które wszystko zmieniają. Przez chwilę wyobraźcie sobie, jak inaczej by wyglądała ta rozmowa, gdyby tak właśnie potoczyła się od takich słów. I jak inaczej wyglądałaby wasza rozmowa, gdyby w ostatniej sprzeczce ktoś do was tak powiedział. Poczujcie na chwilę tylko, jak te słowa, co te słowa powodują w waszym ciele. Słowa, kiedy ktoś do ciebie mówi: słyszycie,
Masz prawo się tak czuć. Masz prawo to czuć. Widzę cię. I nic więcej, bez oceniania, bez rzucania argumentów, bez wytykania, bez wyciągania tego, co kiedyś, ten tydzień temu, 2 tygodnie temu, miesiąc temu. Tylko poprzestanie na tu i teraz. Przepiękna, absolutnie przepiękna praktyka pracy z wewnętrznym dzieckiem, oparta o obecną chwilę. Praktyka serca, otwartego serca, rozmowy z przestrzeni serca, która całkowicie zmienia relacje. Zachęcam Was do tego, abyście jej spróbowali, abyście odkryli magię, która za tym stoi. I tak jak osoba, z którą dzisiaj miałam sesję, poczuli to niezwykłe zaskoczenie, które też się w Was pojawi. Jak bardzo inaczej wtedy wszystko może się potoczyć. Kiedy nie popłyniemy w tym rozwścieczonym, emocjonalnym huraganie, tak bym to nazwała. Życzę Wam, kochani, cudownej, wspaniałej niedzieli. Cieszę się, Renatko, że to jest temat na dziś dla Ciebie. Koniecznie dajcie mi znać, jeżeli macie ochotę się podzielić ze mną, co myślicie o tym, co czujecie. A ja dzisiaj się już z Wami żegnam. Widzimy się jutro. Do zobaczenia, kochani. Ściskam Was bardzo, bardzo cieplutko. Buziaki, pa, pa.